Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło Państwa powitać w ten listopadowy wieczór. Serdecznie witamy wszystkich. Nazywam się Roman Kurkiewicz. Będę miał przyjemność rozpocząć i częściowo poprowadzić rozmowę, panel, dyskusję wokół hasła, które zostało zarysowane przez organizatorów następująco. Szlachetni kolaboranci, kult Brygady Świętokrzyskiej, pewnie trzeba by jeszcze dodać NSZ może. Debata i rozmowa zorganizowana jest przez Biennale Warszawa, które nas tutaj gości, i przez Koalicję Antyfaszystowską, czyli stowarzyszenie, grupę nieformalną organizacji i osób, które między innymi przygotowują manifestację antyfaszystowską w najbliższy poniedziałek, 11 listopada, na Placu Unii o 14, Placu Unii Lubelskiej niedaleko stąd, o 14 się spotykamy i będziemy demonstrować. Natomiast no, dzisiejsza rozmowa myślę, że będzie dość niezwykła. Też będę chyba bardzo szybko Państwa prosił o wzięcie udziału, włączenie się do tej rozmowy. Mamy niezwykłe grono panelistek i panelisty. Przedstawię Bożena Kew, poetka, eseistka, badaczka literatury. Jacek Leociak, również badacz literaturoznawca, profesor Polskiej Akademii Nauk. Profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury między innymi. Każda z osób, które są w panelu, w swoim dorobku ma ważne i istotne książki, które tak naprawdę pozwolą nam, jak sądzę, w tej rozmowie rzucić nowe światło na to, na ten wyjściowy temat, na ten fenomen, którego z pewnym, już może nie zaskoczeniem, ale przerażeniem jesteśmy świadkami. Ale pewnie wejdziemy głębiej w analizę procesów, które sprawiają, że oglądamy zjawisko, które możemy nazwać kultem Brygady Świętokrzyskiej NSZ-u. Przypomnę tylko z takich podstawowych faktów, że oprócz bardzo wielu dziwnych i dziwnej jakości publikacji, za którymi idą też duże pieniądze, głównie związanymi ze środowiskami i instytucji, takie jak Instytut Pamięci Narodowej, mamy też takie wydarzenia polityczne, bardzo symboliczne w swojej wymowie. Do nich należą chociażby ubiegłoroczna wizyta i złożenie kwiatów na grobach byłych, no się tu mam nawet, szlachetnych kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej, bo szukałem słowa i mam z tym kłopot, których groby są w Monachium w Niemczech, bo tam ich zaprowadziły losy, które to kwiaty złożył premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki. I drugim takim ważnym politycznym faktem jest to, że prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda objął honorowym patronatem 75. czy uroczystości związane z 75. rocznicą powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Co prawda po być może nie masowych, ale jednak wyraźnie słyszalnych protestach wycofał się z osobistego udziału w tych uroczystościach, ale patronatu nie wycofał. Nie będziemy wchodzić, jak sądzę, w taką czysto historyczną opowieść o Brygadzie Świętokrzyskiej, bo to właściwie mamy do czynienia z bardzo niewielką formacją wojskową, która jednak jest też dość wyjątkowa, ponieważ jest to właściwie jedyna formacja funkcjonująca podczas II wojny światowej w Polsce. Niepodporządkowana co prawda dowództwu Armii Krajowej, ale formacja, która zasłynęła, czy właściwie po prostu kolaborowała z faszystowskimi Niemcami, z oddziałami Wehrmachtu i SS. Wysokiej rangi oficer SS był członkiem sztabu Brygady Świętokrzyskiej i de facto to Wehrmacht i SS wyprowadziły
Brygadę Świętokrzyską NSZ z Polski. Ta brygada, to jest zresztą ciekawe pytanie, czy to jest clue, które, to już będzie do was też pytanie. Jakby Brygada Świętokrzyska ma kilka, powiedziałbym, takich fundamentalnych wad wbudowanych z to, co zrobiła. Jedna z nich to jest ta kolaboracja, ale jest pytanie, czy akurat ta kolaboracja to jest coś najgorszego, co się wydarzyło, bo równocześnie to były oddziały, które mają na swoich rękach krew osób, ofiar cywilnych, w tym mordowanie polskich Żydów, Żydówek, dzieci. Równocześnie ma na swoim koncie głównie walkę z partyzantami radzieckimi i z innymi oddziałami partyzantki, głównie lewicowej, czyli Armii Ludowej. I chyba na tyle wystarczyć. Jakby mamy cały pakiet różnych rzeczy, które sprawiały, że przez kilkadziesiąt lat słusznie nad tą formacją była zaciągnięta pewna kurtyna milczenia. Ten oddział też, czy jakby ta brygada, nie była specjalnie liczna. Szacuje się, że to było od kilkuset do maksymalnie niecałego 1500 osób w kulminacyjnym momencie. Czyli tak naprawdę to też nie jest jakieś wielkie zjawisko, tak, w znaczeniu takim wojskowym. I tak naprawdę myślę, że też poprzez osoby, które w panelu są, to raczej będziemy się próbowali zastanowić, jakiego typu właściwie starcie i jakiego typu konfrontacje zafundowała nam z jednej strony współczesna polityka historyczna uprawiana przez polską prawicę w sposób instytucjonalny, czyli Instytut Pamięci Narodowej, również historyków związanych z tą formacją, jak na przykład Jan Żaryn czy Jan Chodakiewicz, mieszkający w Kanadzie chyba, prawda? Czy w Stanach, tak? W Stanach. Czy też jakby, a z drugiej strony jakby w takim wymiarze czysto politycznym, gdzie do tej opowieści o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, jeśli chodzi o opór taki militarny, nagle jako rodzaj wzorca, jako rodzaj przykładu, jako rodzaj odwołania się do wartości, które często nazywane są patriotycznymi. Jak to się stało, że wykorzystano do tego właśnie to egzemplum, ten przykład, tą formację, która przynajmniej z tego skrótowego wstępu, który tutaj poczyniłem, zupełnie pobieżnego, po prostu właściwie całkowicie do odegrania takiej roli się nie nadaje. I przez lata właściwie to nie ulegało wątpliwości, tak? Również wśród historyków, którzy określali się mianem, nie wiem, czy konserwatywnych, czy prawicowych, czy też takich, którzy w jakiejś formie w tym święcie żołnierzy wyklętych, do których dołączono jeszcze najskrajniejszą ze skrajnych formacji, jeśli chodzi o zachowania, czyli Brygadę Świętokrzyską NSZ. No, przypomnę też, że jednak jest z takiej politycznej perspektywy ważne przypomnieć, że to prezydent Bronisław Komorowski był inicjatorem i z jego pomysłu w Polsce zaistniało święto żołnierzy wyklętych 8 marca. I w tym sensie jak gdyby odpowiedzialności takiej politycznej można mówić dużo szerzej niż tylko takiej, że jest to związane... No ale takie są fakty, przepraszam, ale to był jego pomysł, jego prezydentura, jego inicjatywa. To za chwilę będziemy też o tym rozmawiać. To jest akurat boczny temat. Po prostu chciałbym, żeby to też jakby... Bo być może dotkniemy boleśniejszych i szerszych ran, tak naprawdę rozmawiając o tej historii. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest tylko rozmowa o tym, co przynoszą w tej sprawie rządy PiS-u i przekaz tej polityki historycznej w ostatnich kilku latach. Tylko to jest poważniejszy problem przesuwania się całej polskiej sfery politycznej, w tym polityki historycznej, radykalnie na prawo. I się okazuje, że te słupy graniczne są wbijane już właściwie gdzieś poza zasięgiem wyobraźni naszej. Nie wiem, czy może jest tak, że któraś z was albo chciałaby pierwsza zabrać głos. Nie chciałbym formułować jakiegoś ostrego pytania, ale mamy to wyjście. Znaczy, dlaczego
możemy się zastanowić, co oznacza ten kult, tak? Może to słowo po prostu jest ważne, bo to jest, trudno powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia na przykład z relacją historyczną, z odkryciem historycznym, ujawnieniem nowych, nieznanych faktów, które pozwalają nam spojrzeć inaczej na ten fenomen. W ogóle nie mamy z tym do czynienia. Tutaj właściwie tych nowych faktów nie ma. Tu jest wręcz przeciwnie, oglądamy coś takiego, że pewien pakiet zachowań nagannych, zbrodniczych, niezrozumiałych i właściwie nie mieszczących się w tej opowieści o tym, co się w tej opozycji wojennej wobec Niemców działo, że nagle ten pakiet zaczyna funkcjonować w taki emblematyczny sposób. Tak, Joanno, ty? To Joanna Tokarska-Bakir. Ja chyba nie mam takiego przekonania, że my wszystko wiemy. Historia, szczególnie ta historia naukowa, ona musi się odnawiać, ponieważ ciągle, a szczególnie po takim przełomie, jak przełom polegający na odtajnieniu tego, co tajne, czyli archiwów, otwarciu archiwów, ten przełom musiał... powinien zostać odnotowany przez nowe studia na temat NSZ-u i Brygady Świętokrzyskiej. Tymczasem takich studiów nie było. Powstawały prace kombatanckie na poziomie tak żenującym, uznawane za historyczne, ale nie będące pracami historycznymi. Jest bardzo łatwo było odrzucić wartościowe nawet pozycje jako pisane przez historyków marksistowskich, skreślić całą tą historiografię dotyczącą NSZ-u, która już wcześniej istniała. Ona miała swoje oczywiście ograniczenia, ale od tego są kolejne pokolenia historyków, żeby poprawiać tych, którzy byli wcześniej i nie mieli dostępu do źródeł. Tych prac nie było. Kiedy się przyjrzymy temu, co powstawało, okazuje się, że jest takie limbo. Po prostu nikt tymi tematami się nie interesował, poza właśnie najbardziej zainteresowanymi kombatantami. Druga kwestia to jest właśnie sama kwestia źródeł. Instytut Pamięci Narodowej powstał, kiedyś tak profesor Paczkowski powiedział, w tym celu, żeby zapoznawał się z tym, co ma w archiwum. To zadanie jest bardzo źle realizowane, szczególnie pod względem takich tematów, które naruszają wyobrażenie o, no po prostu wyobrażenia, szacowne wyobrażenia o polskiej przeszłości. W związku z tym nie było wielu chętnych, którzy interesowali się tymi tematami. I teraz przejdę do autoreklamy, bo proszę Państwa, ja napisałam takie dwa teksty, wrzuciłam je od razu do internetu na Akademia Edu, ponieważ w dziwny sposób boję się, że zostanę odcięta od tych źródeł. Któregoś dnia zostaną zamknięte one po prostu przed badaczami. Więc wszystko, cokolwiek napiszę, wrzucam. Jeśli wstukacie Państwo Akademia Edu, academia.edu i moje nazwisko, to tam są dwa teksty. Pierwszy z tych tekstów nazywa się Sprawiedliwi z Giebultowa, NSZ w walce z Żydami, a drugi tekst nazywa się Terror w Przedbożu, noc 27 na 8 maja 45. To jest mój drobny wkład do tych badań na temat NSZ-u. Na tym się naprawdę dobrze znam. Przeczytałam wszystko, cokolwiek można było. Zrobiłam kwerendę dotyczącą wszystkich nazwisk moją metodą spod klątwą. I po prostu nie można... No ja bardzo chętnie podjęłabym dyskusję z jakimś badaczem, kombatantem nawet, byle znał terminologię i potrafił utrzymać się w debacie, na temat tych wydarzeń. One są tak przerażające. Przeczytam Państwu jeden fragment, który informuje o tym, co można znaleźć w tych archiwach. Otóż to jest dziennik pisany przez żołnierza NSZ o pseudonimie Janusz. Taki cytat jednoakapitowy. Postój dwudniowy bez żadnych wydarzeń. To jest początek maja, około 8 maja 1944 roku.
Postój dwudniowy bez żadnych wydarzeń, prócz akcji na 13 Żydów ukrywających się w górkach budziszowickich w okolicach Małego Książa. 4 drużyny w liczbie 40 żołnierzy pod dowództwem szefa kompanii Bursika Słowika udało się w podwodach do wymienionej miejscowości, gdzie po wyciągnięciu 13 Żydów, parę dzieci, starszych panien, starych kobiet, około w tym samym wieku 7 mężczyzn, po skatowaniu gospodarza, u którego Żydzi przebywali, wywieźli ich o parę kilometrów od tej miejscowości na polanę i rozstrzelali, pozostawiając ich na miejscu. Z bestialstwa wyróżnił się Dąb, Stelmach, Owies, Zachar i potem jest o tych żołnierzach. Wśród wielu żołnierzy można było zauważyć litość i wstręt do wykonywanego czynu. To jest jeden opis, to jest historia właśnie z Giebutowa, gdzie u Józefa Koniecznego ukrywały się dwie rodziny żydowskie. Wszystkie szczegóły państwo znajdziecie w konfrontacji ze źródłami żydowskimi, z księgami pamięci Miechowa i tak dalej. Na ten temat pisał też Dariusz Libionka. Konsultowaliśmy ze sobą te dane, więc one naprawdę nie ulega wątpliwości, że to miało miejsce. Nazajutrz po tym zdarzeniu do Giebutowa przybyło, to są dwie wersje, granatowa policja albo żandarmi rozstrzelali żonę i córkę Józefa Koniecznego. Proces, który nie doprowadził do skazania nikogo, ponieważ zeznający wycofywali zeznania, miał miejsce w latach 50. i potem jeszcze jedna próba 10 lat później. Nikt nie został skazany za to morderstwo zbiorowe. To po prostu jest akt zbiorowego mordu. Takich rzeczy ja w samym swoim tekście o Giebutowie mam dziesiątki. Co można sądzić, kiedy człowiek siedzi i po prostu bez żadnego trudu w archiwum znajduje te teksty, które są, co widać na metryczce czytelników, albo po raz pierwszy w ogóle wyciągane z archiwum, albo no, ogólnie nie cieszą się one powodzeniem. Ja, ponieważ unikam myślenia spiskowego, myślę sobie o tym, że niestety, ale żyjemy w czasach wielkich zmian cywilizacyjnych. Status wiedzy, szczególnie takiej właśnie wiedzy historycznej, on bardzo podupadł. Żyjemy w czasach szybkiej informacji. Jeśli, tak jak jesteśmy wszyscy na tej sali, spojrzymy na nasze własne nawyki, to potwierdzimy, że mamy w tym wszyscy bardzo wiele winy. Książki historyczne nie cieszą się wielką popularnością. Może cieszą się w gronie właśnie zwolenników żołnierzy wyklętych, ale w innych sektorach społeczeństwa rzeczywiście to czytelnictwo nie jest duże. W związku z tym trudno się dziwić, że pani marszałek Kopacz, bo tego już jestem pewna, nie wiem jak z Komorowskim, ale jeśli chodzi o panią marszałek Kopacz, to ona przeprowadziła głosowanie w poprzednim Sejmie i Sejm przyjął uchwałę o tym, że NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, dobrze zasłużyły się Polsce. Głosowanie, w którym, o ile się nie mylę, sala była całkowicie zgodna. Nawet posłowie lewicy nie głosowali inaczej. Więc to są rzeczy niesamowite. Nie można sformułować łatwej odpowiedzi na pytanie, które ty postawiłeś, Romanie. Wydaje mi się, że trzeba uwzględniać te wszystkie elementy, to znaczy jakby element zbiorowej winy, zbiorowego zaniedbania. To nie jest wina PiS-u, to nie jest wina złych ludzi, którzy są w kancelarii prezydenta albo nie wyłącznie ich. To jest element długo zbierającej się ciężkiej chmury, która wisi nad naszą pamięcią i trzeba myśleć nad tym, w jaki sposób z tą wiedzą docierać do ludzi. To może na początek tyle, bo i tak za długo. Tak, ja myślę, że
Można próbować odpowiadać na to pytanie, dlaczego tak się stało, że od paru lat to, co było wstydliwe, staje się godne szacunku i publicznie prezentowane jako coś pozytywnego. To, o czym się nie mówiło z powodów właśnie jakiegoś takiego moralnego dyskomfortu, prawda? I tak jak mówiłeś, warto by to raczej jakby zostawić, zakryć, no bo to było kontrowersyjne, najłagodniej mówić, albo po prostu zbrodnicze mówiąc wprost, to teraz jakby no, wydobywa się na światło dzienne. Nad tym trzeba myśleć i myślę, że można próbować odpowiadać na to pytanie. Ja myślę, że ja tak, zgadzam się, tu się dokonuje zmiana cywilizacyjna, ale taka globalna, nie tylko Polska oczywiście, to nie jest żadna jakaś kontrowersyjna teza, bo się wszyscy z tym zgadzamy, prawda, w Europie, że no, te demokracje liberalne już są w takim zupełnym kryzysie, jakieś rozsypce, prawda, i idzie jakaś nowa fala, która jest nowa jakby w pewnym tylko zakresie nowa, no bo ona powraca do czegoś, do czego tu w Polsce też się powraca. Otóż powraca, jeśli chodzi już o Polskę, a nie będę się mądrzył o Europie, to nie jest w tej chwili nasz temat, ale powiedziałem o tym, bo bardzo ważne jest, żebyśmy jakby myśleli o sytuacji w Polsce w kontekście europejskim szerzej. Więc co powraca w Polsce, się wydaje? Powraca w Polsce pewien syndrom taki, pewnego modelu tradycji narodowej tożsamości, który można by określić no, najkrócej jako takie, no, i jeszcze inaczej powiem, jakby przywołać pewien ideał, pewien postulat środowisk narodowych lat 30. Myślę tutaj o obozie radykalno-narodowym i tak dalej, a który można streścić w takim właśnie haśle katolickie państwo narodu polskiego, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że obserwujemy budowę takiego państwa. I ta budowa odbywa się również w takim wymiarze legislacyjno-instytucjonalnym po prostu. I w wymiarze też no, właśnie takiego kreowania pamięci, prawda? Budowania instytucji albo niszczenia instytucji, które się zajmują, które są kustoszami pamięci, a które w swoich programach no, nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby tych ludzi, którzy budują katolickie państwo narodu polskiego. Mamy przykład zniszczenia Muzeum II Wojny Światowej, mamy przykład no, jakiegoś takiego no, zupełnie niepojętego z punktu widzenia normalnych procedur, prawda, instytucjonalnych, zawieszenia sytuacji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, prawda, jeśli chodzi o dyrektora, właściwie nie wiadomo, on jest bezrobotny. Kim jest ten człowiek, prawda, który przez 4 lata postawił to muzeum na absolutnie, no po prostu pierwszym miejscu europejskim, zresztą dostało POLIN nagrodę za najlepsze muzeum europejskie. Więc te działania idą w różnych kierunkach. Chciałem właśnie, dziękuję, że przypomniałaś tą kwestię głosowania w Sejmie. To właśnie chciałem powiedzieć, że to się dzieje na poziomie takim symbolicznym też i takiego no, najwyższego, że tak powiem, wymiaru, no bo uchwała sejmowa, prawda, no, jest jakby najwyższej rangi aktem, prawda? Dokonują go przedstawiciele demokratycznie wybranych, prawda? Przedstawiciele tego narodu, który został demokratycznie wybrany. Oni dokonują pewnego aktu symbolicznego. Na tych wszystkich polach dzieje się coś takiego właśnie, co jakby otwiera drogę, czy zaprasza na salony Brygady Świętokrzyskiej. I wtedy ta Brygada Świętokrzyska już nie jest jakimś ewenementem, nie jest jakimś wybrykiem, nie jest jakimś marginalnym tworem, nie jest jakąś organizacją przestępczą, a taką tak naprawdę była. Widzicie Państwo ten jeden przykład. W ogóle trzeba zejść absolutnie do takiego podstawowego, lokalnego
poziomu. Inaczej nie zrozumie się w ogóle tego, co się w Polsce stało w czasie II wojny światowej. Miasto, powiat, oddział konkretny, nazwisko, to wtedy daje dopiero jakby wyobrażenie o całym ogromie. Więc organizacja przestępcza, kolaborująca z Niemcami, staje się symbolem jakiegoś takiego wzniosłego patriotycznego aktu i jest podawana jako wzór do naśladowania, no bo przecież uchwała sejmowa taką ma rangę, no taki ma wymiar. Więc ja myślę, że no to jest jakaś moja pierwsza próba, jeszcze może będę miał szansę coś powiedzieć więcej, ale mi się wydaje, że tak, że wprowadzamy się w tej chwili w taką, jakby w taki model polskości, dla którego wiara katolicka, Kościół katolicki wyznacza taką absolutną strukturę tożsamościową. Dmowski w tej broszurze swojej Kościół, Naród, Państwo z 1927 roku pisał, nie można oddzielić polskości od katolicyzmu. Nie można. Kto tak robi, działa przeciwko narodowi. Więc jesteśmy w takiej oto sytuacji, prawda? I możemy sobie teraz odpowiadać na pytanie, dlaczego tak jest, ale dla mnie to, że ta kariera Brygady Świętokrzyskiej jest zupełnie zrozumiała. Powiem, że ja się temu nie dziwię. Znaczy, to jest skandal oczywiście, ale jest logika, która prowadzi do tego właśnie. To jest walka z bolszewizmem, walka z komunizmem i walka z Żydami. To są dwa podstawowe cele. I co Brygada Świętokrzyska robiła? No dokładnie to. Tak naprawdę nic innego nie robiła w czasie wojny, tylko właśnie to. Walczyła z komunistami i walczyła z Żydami. Mogę? To ja spróbuję zrobić taką panoramę. Taką panoramę jakby historyczną. Bo ja myślę, że ja nie zajmuję się badaniami takimi jak Joanna Tokarska-Bakir. Natomiast łatwiej mi jest spojrzeć z takiego punktu widzenia jakby na to, co się dzieje w kulturze. I ja absolutnie się tutaj z Jackiem zgadzam. To nie jest takie, znaczy to jest straszne zaskoczenie, mnie jest strasznie przykro, ja chodzę przygnębiona. Ale jeżeli zatrzymać się na takiej warstwie racjonalnej analizy, to jest niestety logiczny rozwój wydarzeń. I powiedziałabym tak, że po wojnie, nie wnikając w to, co dokładnie pamiętano, ale w okresie powojennym, potem w latach 50. i 60., może do 70., taka pamięć, polityka historyczna, państwowa, partyjna w punkcie wojny zgadzała się z tym, co ogólnie pamiętali ludzie. To znaczy niewątpliwie wrogiem były Niemcy. Nie wiem, czy dodawać hitlerowskie, bo to jest tak, że w Polsce to jest też jakby unarodowione. To znaczy, ja bym powiedziała tak, w Związku Radzieckim walczono z faszyzmem, w Polsce walczono z Niemcami. To na razie odkładamy. Chyba, że lewicowe formacje, to one podkreślały to, że to są jednak te Niemcy faszystowskie. Ale to się jakby, ta pamięć się zgadzała, tak? Chodziło o to, że jakby powodem nieszczęścia była agresja hitlerowska, to wszystko, co ona przyniosła i były to rzeczy straszne. I potem w pewnym momencie zaczęło się przesunięcie. I to przesunięcie było związane niewątpliwie z końcem tego, co nazywamy komuną, skończeniem się tego, co nazywamy komuną, z antykomunistycznymi postawami, które wtedy były inaczej jednak definiowane i określane niż dzisiaj.
i przesunęło się na wroga wschodniego, czyli na Katyń. Katyń stał się symbolem nieszczęść narodowych. I jednocześnie no, ludzie, którzy pamiętali bezpośrednio wojnę, po prostu odchodzili. I to też jest taka sytuacja, że jakby ten przekaz robi się nie przekazem bezpośrednim od matki, babci, ojca, ale robi się już przekazem bardzo pośrednim na temat II wojny światowej. Katyń też o tyle był świetnym takim miejscem, w którym mogła się ta pamięć koncentrować, bo on współgrał. Ja mówię teraz takimi, będę mówić bardzo hasłami, to jest wszystko do dyskusji, z coraz silniejszą rusofobią, o której w ogóle mniemam, że ona w Polsce ma objawy chorobowe, a jednocześnie pozwalał się utożsamiać z elitą, z tym, co elitarne. I tutaj jest też taki drugi proces jakby niekoniecznie bezpośrednio związany z Katyniem, ale ma coś wspólnego, że ten naród, który jakby tworzył się tutaj od lat 80., od pierwszej Solidarności, tworzył się inny naród trochę, był narodem szczególnym, był narodem elitarnym. Dzisiaj to już jest oczywiście naród elitarny i wybrany i wszyscy, którzy chcą w nim uczestniczą. To jest taka bardzo dobra, w Piaskowej Górze Joanny Bator jest taka dobra, bardzo krótka scena. Ludzie, którzy jadą ze wschodu na zachód, przesiedlenia, 45 rok i taka rodzina chłopska przejmuje album, który zostawiła jakaś para starszych ludzi, szlachta. Prawda? Ci chłopi, którzy przejmują ten album, po prostu zaczynają to traktować, co jest w tym albumie, jak swoje początki i doklejają tam potem swoje własne zdjęcia. I to ja uważam, że to się udało się jej po prostu stworzyć niesłychanie prosty symbol tego, co jakby zachodziła dużo szerszej perspektywie. I można by powiedzieć tak, że do tej pierwszej Solidarności od 80 roku Polska była ludowa i też ludowa w sensie przeciwieństwa do tego, co mówię. Nie szlachecka. Nie wszyscy ludzie byli tutaj szlachtą. Nie wszyscy byli elitą i nie wszyscy przodkowie służyli w husarii i zwyciężali pod Chocimiem. To się jakby różnicowało. A potem zaczęła się produkcja innego obrazu samych siebie. To znaczy jakby, to nie jest tak, że to jest taki obraz, prawda, że każda zatrzymana na ulicy osoba powie tak, jestem szlachtą, jestem elitą, jestem sarmatą, ale tak naprawdę ten zbiorowy obraz taki jest i symbole go tak produkują. Tam, gdzie ja mieszkam, no, Żoliborzu, w pewnym momencie zaczęto budować, zbudowano potem niestety pomnik Brygady Maczka i ten pomnik Brygady Maczka, który no, dotyczy wyzwolenia Holandii tak naprawdę, polega na tym, że jest taki duży, alabastrowy, faliczny kształt. I jak ja to zobaczyłam, taki obelisk, pomyślałam, no bo ja wiem, nie, no tak fajnie, no tak skromnie, ładnie, tutaj czarny postument, tutaj ten taki no faliczny, no już trudno. A następnie na tym falicznym kształcie pojawił się taka wściekła kura. I ta wściekła kura jest orłem walczącym, naprawdę jest to wściekła kura. I ja pomyślałam, no niedobrze, szkoda, bo już zepsuli tutaj ten obelisk, ale potem jeszcze się pojawiła korona królów polskich i skrzydła husarskie. Nie, no z krzyżem gorzej, ale za to jest, nie, ale za to jest mapa taka wyryta. Tak, to jest working progress i będzie, ale teraz już w Alei Wojska Polskiego, bo ja o tym mówię, jest też bardzo nieładny pomnik Pileckiego.
i kilka innych naprawdę bardzo nieładnych rzeczy. Znaczy nieładnych w sensie estetycznym, brzydkich. Ale tutaj to jak ten pomnik powstawał, to jest jakby tak w moich oczach, jak on powstawał, jak ja się godziłam z tymi kolejnymi, no co miałam zrobić, z tymi kolejnymi elementami, no to jest właśnie to budowa tego obrazu samych siebie, prawda? Także w końcu powstał na Brygadzie Maczka obraz takiego narodu właściwie sarmackiego, gdzie wszyscy uczestniczą w tej elitarności, bo są te skrzydła husarskie jak najbardziej i korona królów polskich. Na koronie chyba jest krzyż. I dalej, nie umiem tych przejść w tej chwili, zresztą chcę jak najkrócej powiedzieć. I w tej chwili po prostu ten naród, z którym mamy do czynienia, budowany na takiej, właściwie to trudno powiedzieć, on jest postawiony na takim buldożer, ten buldożer się posuwa, to jest naród, właśnie to jest work in progress, to jest nieskończone. To jest buldożer, ten buldożer częściowo nazywa się antykomunizm i jego cel działania, zakres działania jest absolutnie nieokreślony. Jeżeli to jest na antykomunizmie budowane, to oczywiście tutaj Brygada Świętokrzyska jest jak najbardziej do rzeczy, bo ona była po prostu antykomunistyczna, niezwykle konsekwentnie i właściwie za każdą cenę. Prawda? Za każdą cenę, bo nawet trudno powiedzieć, że oni byli kolaborantami. To była bardzo ścisła współpraca z Wehrmachtem i z SS. Bardzo ścisła, przyjazna współpraca, podczas kiedy z innymi formacjami polskimi tej współpracy nie było. Oni mieli też na pięku i za K, bo ty powiedziałeś bardziej o tych lewicowych. Ale oni mieli też... Wyłamali spod zwierzchnictwa Armii ale Krajowej i Państwa Podziemnego. Tak. Ale z tego, co ja pamiętam, tam nawet AK wydawała jakieś wyroki śmierci po prostu na dowódców tej Brygady Świętokrzyskiej. Była też współpraca, dlatego że na przykład oddział Marcina Tarchalskiego, działający koło Włoszczowy, tam była współpraca NSZ-u z AK. W mojej książce Pod klątwą można o tym przeczytać i tam są odsyłacze do zupełnie strasznych rzeczy, które tam ten oddział robi i też znalazłam dziennik tego oddziału, więc można o tym przeczytać. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, słuchając ciebie teraz, jak mówiłaś, jak się zastanawiałaś, w jaki sposób to nastąpiło. Przyszła mi do głowy taka myśl, czemu może służyć kult Brygady Świętokrzyskiej, który jest taki absurdalny w stosunku właśnie do tego, co wiadomo, co no, historycy chyba wiedzą i dlaczego nie krzyczą? Jedną taką znam głośną wypowiedź, gromką, Andrzeja Friszkę, który naprawdę czystym głosem to powiedział, oraz Andrzeja Wielowiejskiego, który powiedział, co oni mówili, kiedy tam się zatrzymali w jakimś domu, w którym on był i w trakcie tego już wycofywania się do Czech. Ale chcę powiedzieć, że pomysł mój jest taki. Zwykle, kiedy myślimy o ideologii faszystowskiej, myślimy, że ona jest skierowana przeciwko mniejszościom i to jest racja. Ale pomyślmy teraz, czy przypadkiem ideologia faszystowska, bo kult Brygady Świętokrzyskiej jest ewidentnie ideologią faszystowską, czy on przypadkiem nie jest skierowany do większości? On ma przestraszyć być może większość tymi symbolami i emocjami, które się łączą z tym, o czym ty mówiłeś. To już nie jest jakby kraj, ten projektowany kraj, który zawstydza się, kiedy słyszy o doświadczeniach w tym dzienniku. Nie, on będzie pytał, będzie mówił o tych Żydach w sposób, którego nawet nie chce sobie wyobrazić. To jest od razu piętnowanie ofiar i obwinianie ofiar,
to jest mówienie o tym, tak jak jest w rozkazach NSZ, że Żydzi nie dbali o stan, o dobrobyt polskich gospodarzy, tak jak Niemcy nie dbali, prawda? No to jednak było kosztowne utrzymywać ich i tak dalej. Poza tym narażało całą wieś. Te wszystkie argumenty tam się powtarzają. Robi się z tego rzeczywiście straszny dyskurs, straszący dyskurs, dyskurs bezlitosny. Można sobie wyobrazić wtedy, że te wszystkie emocje i narzędzia zostaną zwrócone przeciwko tym, którzy się zbuntują, przeciwko temu dyskursowi. Dlatego mam pomysł, że ma to przestraszyć większość, a nie mniejszość. No właśnie, miałem takie, jak w pierwszej swojej wypowiedzi mówiłaś o tym, że właściwie też przyglądając się temu kultowi Brygady Świętokrzyskiej, tak naprawdę konfrontujemy się z taką wielką chmurą niepamięci, która wisi nad tą historią społeczeństwa, czy jak powiedzą inni narodu, z czasu wojen, z tą ciemną historią, która nie wybrzmiewała. Tą historią, którą ty opisujesz w Podklątwą, ale też w Legendach Krwi, tak naprawdę, które sięgają dużo dawniej i właśnie ciągle ta podziemna rzeka antysemityzmu, o którym ty z kolei piszesz, że jest niezamkniętą historią, ona gdzieś tętni. Gdzieś jest ukryty bohater, którym ty się zajmujesz, czyli Kościół katolicki, który... Chciałem dwa słowa... I właśnie ten wątek, który teraz podniosłeś, tak, że to jest tak naprawdę zwrócenie się, w konsekwencji ono się zwróci przeciwko mniejszościom, ale do czegoś, co pozwala zaakceptować, zbudować taką iluzoryczną wspólnotę na morderstwie tak naprawdę, na zbrodni. I powiedzieć to w tych... ponieważ nastąpiła wymiana wartości. Tak? Wartością stała się nie walka z hitlerowskimi Niemcami czy z faszystowskimi Niemcami, tylko priorytetem dzisiaj w całej takiej szerokiej ławie polityki historycznej, bo ona idzie szeroko. Z jednej strony właściwie widzimy wypchnięcie całej tradycji lewicowej, od komunistycznej, ale po wszystkie pozostałe i równocześnie wznoszenie tej tradycji prawicowej, skrajnie prawicowej, faszystowskiej, a dzisiaj już zbrodniczej, tak? Bo jakby to jest i pokazanie, że w ten sposób zastępuje się wzorce, tak? I ten akcent trzeba przesunąć, ale cały spektrum się przesuwa za nim delikatnie, bo ten opór, o którym ty wspomniałaś, czy głos Andrzeja Friszkę, czy pojedynczych świadków, to jest głos, który przeciwstawiony czemuś takiemu jak uchwała sejmowa, albo oficjalne święto, po prostu jest niesłyszalny. I tutaj zastanawiam się, na ile to jest niezwykłe posunięcie, które sprawia, że do takiej mrocznej opowieści o polskim doświadczeniu II wojny światowej po prostu tutaj sięgnięto tak naprawdę. Można powiedzieć, nie przepracowawszy żadnych polskich win, na przykład w sprawie Holokaustu i współudziału w Holokauście, jakby podaje się inny wzorzec, tak? Wzorzec, z którym mordowanie Żydów ukrywających się, rodzin, dzieci, kobiet, jest po prostu na porządku dziennym. Został wprzęgnięty w tą główną narrację, którą jest walka z największym wrogiem, tak? Na to się nakłada cała polityka, nie wiem, likwidowania pomników czy no cmentarzy jeszcze nie, ale pomników przy cmentarzach, takich pomników jak w Warszawie związanych z poległymi tutaj żołnierzami Armii Czerwonej, tak, których przypomnę 600 tysięcy zginęło w walkach na terenach polskich. I to wszystko się dzieje równolegle, to się nie dzieje przypadkowo. I zobaczmy, że stoją za tym tak potężne instytucje nie tylko samej władzy, jak prezydent, premier, ale IPN, którego też przypomnę, budżet przewyższa budżet Polskiej Akademii Nauk. No tak, tak. Więc jak gdyby tutaj mamy pewien rodzaj jakiejś zupełnie niezwykłej, zmasowanej, nowej opowieści, która jeszcze jakiś czas temu, przecież 10 lat temu to po prostu byłoby niewyobrażalne, tak? Minęło 10 lat, dekada i jesteśmy świadkami czegoś takiego.
To jest staronowa opowieść. Chciałem tak powiedzieć. Chciałem o ślubach jasnogórskich powiedzieć. Bo mi się wydaje, że to jest dobry. Tak, tak, tak. Nie, nie, no to jest bardzo istotne, bardzo istotna rzecz w naszej rozmowie o faszyzmie. Już bym to tak rozszerzył, prawda? O faszyzmie. W 1936 roku na Jasnej Górze wszystkie środowiska narodowe, narodowo-faszystowskie, złożyły tak zwane śluby jasnogórskie. Jest z tego wydarzenia osobna książeczka zrobiona, fascynująca i pokazująca właśnie to, że nihil novi, proszę Państwa, że jakby nic się nie zmieniło. Pierwsza pielgrzymka środowisk narodowych, młodzieży wszechpolskiej, ruchu narodowego, obozu narodowo-radykalnego i innych mniejszych ugrupowań nacjonalistycznych na Jasną Górę. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 2014 roku, potem była w 2015 roku, w 2016 roku i w 2016 roku już padły bardzo istotne słowa tam, prawda? Znaczy, po pierwsze, faszyści są tam goszczeni na Jasnej Górze, modlą się w tej najbardziej, no w tym sekretnej komorze, właśnie to chciałem powiedzieć, tam w tej kaplicy jasnogórskiej. Ona nie jest zawsze otwierana, prawda? Obraz nie jest odsłaniany przecież tak na co dzień. A oni tam są przed odsłoniętym obrazem, gości ich przeor, akurat w 2016 podprzeor, nawet nie wiedziałem, że jest taka funkcja Romku, podprzeor, tak? No jest, no taki zastępca przeora po prostu, no. No właśnie u Paulinów i chodzi o to, że po prostu ta, i to jest odnowienie ślubów jasnogórskich. Więc mówię o tym dlatego, że pokazać Państwu tą tradycję, trwanie. My mówimy o czymś, co jest nowe i rzeczywiście no, prawda, w tej perspektywie takich lat modernizacji Polski, prawda, gdzie mieliśmy taką bardzo wyraźną, wstąpiliśmy do Unii, wstąpiliśmy do NATO, prawda, i była taka tendencja modernizacyjna, no to jest nowe, prawda, dla nas, ale to jest cofnięcie się. I w tym sensie mówi, że to jest stare. Znaczy cofnięcie się do pewnej tradycji, śluby jasnogórskie. Śluby jasnogórskie, w ogóle oddanie Polski, narodu polskiego w macierzyńską niewolę Maryi. One od Jana Kazimierza, prawda, są te śluby od XVII wieku. Potem hagiografowie kardynała Chlonda uznali, że największym jego osiągnięciem jest przeprowadzenie ślubów życiowym, w ogóle życiowym, jest przeprowadzenie ślubów jasnogórskich w 1946 roku na Jasnej Górze. To jest w ogóle po prostu szczyt. Gdyby nic innego kardynał nie zrobił, a tylko to już powinien być w niebie. No i potem jest 56 rok, prawda, ten rok, w którym jeszcze prymas Wyszyński nie uczestniczy w składaniu tych ślubów, bo jest w Komańczy. No i jest 1966 rok, to są te milenijne śluby jasnogórskie, ale one polegają na oddaniu Polski w macierzyńską niewolę Maryi. Jak wiemy, teraz poszczególne resorty oddają macierzyńską niewolę Maryi różne obszary życia społecznego, na przykład zdrowie, prawda? No, ale to nie jest śmieszne. We wrześniu leśnicy oddali. Teraz, to wczoraj, czy prawda, coś takiego. Tak, tak, najnowsze oddanie to jest leśnictwo. Zobaczymy, co będzie dalej. Ciekawy jestem, które resorty jeszcze. Więc mówię o tym dlatego, żebyście Państwo powiedzieli, że jakby zrozumieli, że tu nie ma cięcia jakiegoś, tu nie ma jakiegoś zerwania. To jest nawiązanie. I ci faszyści się pojawiają na tej Jasnej Górze. Oni są podejmowani jako bohaterowie. Między innymi w 2016 roku kapłan, który prowadził tę przepowiedź, z otwartymi umysłami, odważnie, radykalnie swoim życiem trzeba dawać świadectwo o wartościach nieprzymijających, a do nich należą prawo Boże, umiłowanie ojczyzny, patriotyzm i, uwaga, chrześcijański nacjonalizm.
Padło tutaj takie pojęcie, chrześcijański nacjonalizm. No, w 2017 roku ci faszyści zostali porównani do szarych szeregów przez biskupa Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej i tak dalej, i tak dalej. Oni są tutaj wynoszeni jako wzór, prawda? Oczywiście w 2018 roku z kolei nowy przewodniczący Młodzieży Wszechpolskiej, pan Ziemowit Przebitkowski, oburzał się, że kojarzy się jego organizację z faszyzmem i groził, że będzie wytaczał procesy tym, którzy ich nazywają faszystami. No i tak dalej, bardzo są smakowite te różne kawałki. Jak widzicie państwo, przygotowałem takie dossier, bo to się dzieje. To się dzieje tu i teraz. I w tym kontekście ja się jeszcze raz powiedzieć, nie dziwię się tej uchwale. No, znaczy ja jestem nią skrajnie oburzony. Uważam, że to jest jedna z najbardziej haniebnych uchwał Sejmu Polskiego, prawda? Ale właśnie ona się jakby znajduje no, w takiej atmosferze została uznana, uchwalona. I ciekawa jest twoja koncepcja, że to jest taki straszak, prawda? Że to jest tak, dla większości odwołujemy się do tych skrajnych tradycji i nie zawahamy się ich użyć, jeśli można by tak to sparafrazować, prawda? I to jest wszystko, proszę państwa, groźne. Ja bym chciał powiedzieć, że ja tutaj czasami sobie żartuję, czy jakoś tam trochę się wyzłośliwiam i tak dalej, ale to jest naprawdę poważna sprawa. To jest poważne zagrożenie, które na naszych oczach się rodzi, umacnia się. To są te macki, które tam naprawdę się jakby no, rozszerzają. I muszę to powiedzieć, że jest, czy było lekceważone jako zagrożenie przez wielu publicystów na przykład i nie odmówię sobie tej przyjemności, tej nieprzyjemności raczej, żeby tu wspomnieć jednego z publicystów, no, takiego wybitnego pisma jak Tygodnik Powszechny, szefa działu krajowego, który w 2017 roku po manifestacji 11 listopada, która nas w tym roku czeka, która już była właśnie z tymi wszystkimi flarami i tak dalej, no on napisał taki komentarz redakcyjny, że właściwie nic się nie stało, że to tak naprawdę to są rodziny, żebyśmy nie przesadzali z tym faszyzmem. Nie przesadzajmy z tym zagrożeniem faszystowskim, bo to tylko podbija bębenek tym faszystom, bo to są nieliczne grupy. No ja się wielokrotnie z nim ścierałem i osobiście po prostu wyraziłem moje oburzenie i on mi to zapamiętał. Myślę, że mi zapamięta do końca życia, ale powinien to zapamiętać, bo taki człowiek, który jest jakby zawiaduje działem krajowym, politycznym, no nie może być taki ślepy na rzeczywistość. No. I jeśli mamy takich ślepców, to jesteśmy naprawdę w sytuacji bardzo trudnej. Jako belferka chciałabym dorzucić coś o tym faszyzmie, ponieważ to jest sprawa szersza niż dyskusja o faszyzmie. Ja miałam taką samą historię, napisałam jakiś tekst i Marek Bejlin w Gazecie Wyborczej napisał, że to nie można, bo to jest brzydkie słowo, nie można tym tekstem, tym brzydkim słowem. To był 2016 rok. Ja mu odpowiedziałam, ale to absolutnie do Marka, którego zresztą znam i cenię, nie dotarło. A sprawa jest prosta. Faszyzm, antysemityzm to nie są esencje, proszę państwa. To są praktyki społeczne. Praktyki, które oznaczają, że możemy w jednym akcie być faszystą, a w drugim nie faszystą. Nie jesteśmy zdeterminowani. Po prostu nie jest to brzydkie słowo w tym sensie, popełniłaś praktykę faszystowską, koniec, po prostu krzyżyk na drogę, już jesteś pod ziemią. Od tego trzeba się odwiązać. To są praktyki społeczne. Praktykujemy cały czas różne rzeczy, dobre i złe. Jeśli się spojrzy na to od strony opisu, prawidłowego opisu społecznego, to wtedy możemy, a nawet musimy ostrzegać, póki jest czas, prawda? To jest praktyka faszystowska. Nie rób tego, bo to ogranicza to. Nie wiem, na przykład militaryzuje religię. O tym, że
bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, to powiedział właśnie... Nie człowieka, Joanno. Kogo? Świata, człowieka. Ale człowieka. Warszawy powstańczej i tej Warszawy, w której ginęli Żydzi w powstaniu. Tak, absolutnie, na pewno. To jest pogląd jak każdy inny, prawda? Ale w momencie, gdy ten pogląd, za tym poglądem stoi przemoc symboliczna i różne techniki wdrażania tej przemocy, to się robi coś zupełnie innego. To jest właśnie ten moment, kiedy wkracza ta praktyka, która może być praktyką faszystowską, może do niej prowadzić. Także wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby rozumieć różnicę między esencją i praktyką. Jeśli mogę, to... Ja chciałam powiedzieć z kolei, znaczy ja uważam, że ten Kościół katolicki jest absolutnie, nie ma esencji, ale on jest esencją i też bardzo polecam Młyny Boże Jacka, świetna książka jest, naprawdę, bo ja czytam teraz. I z tym jest sprzężone, z tym, czyli jakby z praktyką Kościoła, ja uważam, ja się na Kościele za bardzo nie znam, miałam szczęście po prostu nie zajmować się z nim bardzo długo, ani nawet w ogóle nie bardzo wiedzieć, czym on jest, ale myślę, że polski Kościół katolicki jest jednak czymś dość szczególnym, że to jest taki Kościół trybalistyczny i związany z nacjonalizmem w jakiś taki absolutnie podstawowy sposób. Chcę powiedzieć o czymś też bardzo podstawowym. Ja uczestniczyłam w takim dużym projekcie, który miał za zadanie ocenienie podręczników do historii, do polskiego, do głównie tych do humanistycznych nauk, który to projekt zrobiło takie nieduże żydowskie stowarzyszenie z Krakowa pod śmieszną nazwą Czulent. Zebrano pieniądze i to była taka naprawdę duże badania tam. Ja tam też uczestniczyłam jako tak zwana ekspertka. I stąd ta moja wiedza. I chcę powiedzieć, że podręczniki do historii, nawet w dobrej wierze i nawet takie, ja bym powiedziała, porządne, takie z dobrą wolą pisane, bo one wszystkie wylecą, to jest, w tej chwili to będzie ocenione jako beznadziejne, będą nowe podręczniki. Wszędzie tam język nacjonalizmu, nie takiego twardego, nie faszystowskiego, nacjonalizmu, takiego myślenia, że interes Polski jest po prostu iber ales, był czymś oczywistym. Nie było innej możliwości myślenia, jak tylko to, co się wyrażało w tym języku. Zasadą tych podręczników było, że jeżeli się mówiło o mniejszościach, to nigdy nie oddawało się głosu tym mniejszościom. Nigdy, nigdy. Zawsze to był komentarz z góry. W podręcznikach, gdzie nawet było już trochę o Żydach i nawet o takiej pewnej nieprzyjaźni ze strony Polaków, panowała absolutna niemożliwość zdefiniowania tego, czym jest antysemityzm. To naprawdę dziesiątki podręczników, gdzie nie można było w ogóle tego zdefiniować. No nie wiadomo, takie no właśnie zmienia się to zjawisko, właśnie nie wiadomo czym jest. Tego bardzo zgodnym chórem, a przepraszam, zapomniałam o czymś najważniejszym. Podręczniki do historii, jeśli obejmowały historię starożytną i dochodziło się do pierwszego wieku naszej ery, zawsze pojawiał się Jezus Chrystus. I tak czy inaczej w podręcznikach do historii było oznajmiane dzieciom, że Jezus Chrystus właściwie no, jednak zginął z powodu Żydów. To było bardzo różnie wyrażane. To byli kapłani, to były elity żydowskie, bardzo różnie. Czasem to było bardzo neutralizowane, a w jednym podręczniku było po prostu, że to Żydzi po prostu, bo rozumiemy, że plebiscyt był w Judei. I po prostu tak wyszło. Więc mi się wydaje, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który
ma to, coś takiego ma w podręcznikach do historii. I teraz wracając, ten język takiego nacjonalizmu jako w ogóle narzędzia, myślenie o Polsce i o świecie, jest czymś zupełnie oczywistym. W związku z tym to jest ta baza. To jest ta baza na tym takim podstawowym jakby poziomie myślenia. No on się wyraża, że w takim dyskursie powszechnym to się strasznie po prostu wszędzie go słychać. Ten język takiego nacjonalizmu, to jest język o mówieniu o wyjątkowości polskich doświadczeń, o nieprzekładalności ich na coś. Nie wiem, polscy kibice, no, którzy muszą prowadzić wojny, takie już po prostu wojny. Dlatego, że ten polski nacjonalizm i w tej dzisiejszej swojej fazie to jest nacjonalizm narodu w stanie wojny. No tak chcę powiedzieć. To jest nacjonalizm narodu w stanie wojny. I w związku z tym obowiązuje etyka stanu wojny, moralność stanu wojny. To znaczy Brygada Świętokrzyska jest w porządku, dlatego że ona broniła polskiego narodu przed komunistami, jak mówi, jak pani Pawłowicz mówiła, tam lewacy z PO, przed lewakami z PO i przed lewakami z innych i oczywiście przed wszystkimi, którzy by zagrażali. I teraz jak jesteśmy na poziomie narodu, a nie społeczeństwa i nie obywateli, a to jest w Polsce kategoria zapomniana prawie, obywatelskość. Nie ma obywatelskości. Pomimo, że Platforma Obywatelska się nazywa obywatelska, ale ona naprawdę ma dyskurs narodu. I teraz na poziomie narodu nie prowadzi się debaty. Naród nie jest od dyskutowania. Naród jest od pewnego monolitu i obrony czego? Swojej tożsamości narodowej oczywiście. Więc krótko mówiąc, i chcę powiedzieć, że to jest ta właśnie ta etyka stanu wojennego, to jest, i tutaj jest ta Brygada Świętokrzyska, prawda? Gdzie... Dlaczego Brygada Świętokrzyska w tym języku, nie w naszym języku, w tym języku nacjonalistycznym, który już nie jest miękki, to już jest twardy język nacjonalistyczny. Dlaczego to było szlachetne, że walczyli z Gwardią Ludową albo nawet z AK? Ja już nie mówię o zabijaniu Żydów, prawda? No, to jest szlachetne dlatego, że bronili polskości. I tu jest jakaś inna konstrukcja polskości. Znaczy ja bym powiedziała, tylko jeszcze się odniosę do tego, co Joanna powiedziałaś o zastraszaniu większości. Bo tak, to na pewno nie jest tylko przeciwko mniejszościom, choć mniejszości na pierwszy ogień. I ponieważ w Polsce jednak w tej chwili znaleźć jakieś skupisko żydowskie, no to po prostu nie da rady, ale skupiska LGBT i ich siedziby, i ich obecność, ich czy ich zwolenników, czy przyjaciół są widoczne, więc LGBTQ+ robi za Żydów i to jest oczywiste i to nie jest żadne moje odkrycie, bo o tym się mówiło od lat. Że to po prostu jest jakby, to będzie to zamienić. Substytucja, tak. A potem będą inne grupy. I ogólnie, ponieważ mamy do czynienia z faszyzmem, i chcę powiedzieć, że z panem Bejlinem miałam dokładnie takie samo doświadczenie, tylko jeszcze lata temu. Nie wiem dlaczego, być może powiedzieć faszyzm to jest taka skrajność lewacka dla takiego środowiska liberalnego, bo oni chcą też widzieć inaczej rzeczywistość, żeby ona była bardziej bezpieczna, bardziej taka wyważona, ale nie jest już. Więc i krótko mówiąc, no to jest dla mnie taka równia pochyła, tylko ja nie wiem, gdzie ona się kończy
I rzeczywiście zastraszenie, faszyzmy zastraszają. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie mogą pójść na wojnę z nikim na zewnątrz. No to się Polsce raczej nie uda w tej chwili wypowiedzieć wojny Słowacji ani na nie wiem komu. Prawda? To trzeba wewnątrz toczyć tą wojnę i trzeba mieć wroga, no bo ten wróg konstytuuje ten monolit. Także tyle. Może zaprosimy Państwa też do wzięcia udziału w tej rozmowie i po prostu będę oddawał mikrofon. Proszę o jakieś krótkie wypowiedzi albo zadawanie pytań też panelistkom i panelistom. Dzień dobry, Nina Kraśko. Ja chciałam powiedzieć, że właściwie takie przygotowanie do tego, co jest obecnie i do akceptacji takich zupełnie już faszystowskich ruchów pojawiło się naprawdę w 1991 roku, zaraz kiedy Wałęsa objął stanowisko prezydenta. I wtedy, jeszcze to był Sejm kontraktowy, wtedy uchwalono taką ustawę, która znosiła wszystkie wyroki PRL-u dotyczące polityki i dotyczące jeszcze spraw obowiązkowych dostaw i tak dalej. I wtedy ona miała właściwie tylko trzy punkty. Pierwszy punkt, że się znosi. Drugi, że czy ktoś jest dobry, czy nie, należy porównać dobro, które zostało poświęcone, czyli na przykład kogoś zabito, z dobrem, które miano uzyskać, czyli wolną Polskę. I trzeci punkt był taki, że właściwie jeszcze do tego dochodziło również nie tylko, że ktoś sam zasłużył, ale że mógł donieść na tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Czyli właściwie to można już powiedzieć, że wszyscy byli winni, no bo zawsze ktoś mógł donieść, bo to nie chodzi o to, że doniósł, tylko że mógł doniósł i takie niebezpieczeństwo było. To był do 91 rok. Od 95 roku zaczęto dawać zadośćuczynienie tym, którzy cierpieli, to znaczy właśnie tym, którzy później okazali się żołnierzami wyklętymi. Tym ofiarom, absolutnie nic nie dano i później jeszcze tłumaczono, dlaczego nie. Jeżeli chodzi o ten Dzień Żołnierza Wyklętego, to był pomysł Lecha Kaczyńskiego, złożony 10 lutego, o ile dobrze pamiętam, 10 roku. I on leżał sobie i PiS zaczął bardzo naciskać na Komorowskiego i Komorowski to przejął. Także słusznie, że to Komorowski zrobił, ale nie Komorowski był pierwszym, że tak powiem, i to trzeba powiedzieć. I ten Dzień Żołnierza Wyklętego właściwie zaczął być obchodzony naprawdę w 16 roku. Nie wcześniej, mimo że potencjalnie to wszystko było. I teraz Joanna mówi, że to znaczy ja rozumiem i doceniam twoje badania, ale dla strony prawicowej to absolutnie nic nie znaczy, dlatego że oni mają i wiarę, i wiedzę, i twoja wiedza absolutnie ich nie przekona. Może państwo słyszeli rozmowę Zandberga na temat Łupaszki, chyba z Rachoniem. To jest to, chodzi w internecie, można to posłuchać. I właściwie jeszcze ciągle coś nowego dochodzi. Na przykład, moim zdaniem najgorszą rolę spełnia IPN, bo to nie tylko jakiś Żaryn, ale na przykład panowie, taki duet, Grzegorz Wąsowski, nie ten, którego znamy, i Kazimierz Krajewski. Otóż oni zajmują się głównie Burym, Ogniem i jeszcze paroma osobami. I to, co u nich
do wniosku i dowody, jakie oni podają, właściwie człowiek nie wie, co z tym zrobić. Na przykład u Wąsowskiego jest taka teza, że Ogień nie był w ogóle antysemitą. I dowód na to, bo to jest bardzo... Kiedyś jego oddział spotkał na drodze 25 Żydów, którzy chcieli przejść na Słowację czy do Czech. I ktoś tam wziął i dwóch zabił z tego oddziału. Tak, ktoś tam. No. Później zabito jeszcze 7. Wszystkich było zabitych chyba 11, a 7 było rannych, a reszta uciekła. Więc gdyby on był antysemitą, to przecież tych rannych by dobił. I to jest powiedziane, a on ich zostawił na drodze. Oni mogli umrzeć, ale mogli nie umrzeć. No to już inna sprawa. I nic tutaj nie pomoże, bo na przykład jeżeli chodzi o wielkość Burego, ja myślałam, że to był wyrok w 1995 roku i nic na to nie poradzi. Ale jak Instytut Pamięci Narodowej, Oddział Białostocki opisał to wszystko, tam zrobił badania i tak dalej, i stwierdził, że to był akt ludobójstwa, to okazało się, że w tym roku jest nowe opracowanie. Nowe opracowanie, w którym nie ma żadnych nowych faktów. To są powołanie się na pana Wąsowskiego i Krajewskiego i okazuje się, że to wszystko jest nieprawda, bo on był bardzo dobry, nawet więcej niż dobry. I o dziwo rząd białoruski wezwał ambasadora polskiego i zapytał, co to jest. Okazało się, że to nie jest żadne opracowanie, bo to było opracowanie poprzednie było pionu prokuratorskiego. To jest dyskusja na temat tego, co pion prokuratorski robił. I pan Wąsowski i Krajewski w dalszym ciągu pracują jakby nigdy nic. Pan Krajewski miał bardzo ważną funkcję. Oni zrobili z tego doktoraty i teraz to są już nie tylko, że byli ludzie, którzy piszą i nie wiedzą co, to są ludzie, których wiedza została poświadczona naukowo. Tak, jeśli mogę, Nina, od razu odpowiedzieć. Nie zgadzam się z tobą co do tej diagnozy, którą wygłosiłaś, że to nie ma znaczenia dla nich. To ma wielkie znaczenie, ponieważ nauka, ja teraz wygłoszę pochwałę nauki, nauka dysponuje kryteriami rozstrzygania problemów. Polityka ma swoje, nauka ma swoje. Oni posługują się politycznymi kryteriami. Natomiast nie wierzę w to, że nauka do tego stopnia zatraci te kryteria, żeby mogła pomylić się w ocenie tego, co zrobił pan Wąsowski z panem Krajewskim na spółkę, z tym, co jest ugruntowane rozległą kwerendą w IPN. Nie zgadzam się z tobą też w ocenie tej instytucji. Pisząc pod klątwą, ja spędziłam w IPN parę lat. Właściwie się przeprowadziłam na Plac Krasińskich, który jest blisko mojego domu i naprawdę spędziłam tam strasznie dużo czasu. W międzyczasie, kiedy pisałam tę książkę, ewoluowały również moje stosunki z ludźmi, którzy tam pracują. To jest niemożliwe, żeby w momencie, kiedy widzą, jak ciężko pracujesz i ile godzin spędzasz, nie zaczęli cię szanować. Ja mam bardzo dobre stosunki z profesjonalistami w IPN-ie i zapewniam cię, że nie wszyscy ludzie, którzy tam pracują, są ciemną masą. Natomiast element taki, którym jest konformizm społeczny, którego nie oceniałabym tak źle, bo ludzie mają rozmaite sytuacje, chcą gdzieś pracować. IPN jest największym dostarczycielem pracy dla absolwentów historii. To jest bardzo istotna rzecz, jeśli weźmiemy pod uwagę skuteczność tej polityki.
Więc ja jestem entuzjastką IPN-u w tym sensie, że oni ciągle nas wpuszczają i dają te akta. Boję się, że stanie się to, co się stało w Bułgarii na przykład, gdzie już nie możesz tych akt niestety. Zdaje się, że w Bułgarii czy w Rumunii, w jednym z tych krajów już nie możesz sprawdzić, co jest w archiwum. Więc zniuansowałabym to. Po pierwsze, dobra nauka wygra ze złą. Nie musi się to stać szybko, ale w końcu wygra, ponieważ to się po prostu... Ci panowie mają doktoraty i to jest koniec ich kariery. Oni nie mają pojęcia o tym, co to jest krytka źródeł. Oni robią te swoje badania metodą ciesiołki. No, to jest powielanie pewnych konstrukcji bez polotu i bez talentu, nie mówiąc o pracowitości. Więc co do tego jestem spokojna. A jeśli chodzi o instytucje, ja jestem bardzo przeciwna temu na przykład, żeby w sytuacji jakiegoś szczęśliwego politycznego obrotu spraw ją likwidować, ponieważ stracimy te wszystkie szlaki, które już zostały wypracowane, żeby odnaleźć te akta, o które chodzi. Natomiast to, czego brakuje, to są po prostu odważni historycy, którzy potrafią robić badania, które nie są badaniami od góry, ideologicznymi badaniami, tylko jest tym, i potrzeba nam historii społecznej, potrzeba nam historii, która będzie się zaczynała od tego, co się działo z ludźmi na wsi na przykład, jak oni przyjmowali wyklętych, co oni pamiętają. Ja się pierwszy raz dowiedziałam, jak przyjmowali w 2005 roku, kiedy nasza grupa Archiwum Etnograficzne pojechała na Sandomierszczyznę. To, co ludzie nam mówili, kompletnie nie zgadzało się z moimi wyobrażeniami o tym, jak wyglądała partyzantka. I tam znaleźliśmy te szlaki, które doprowadziły do różnych rzeczy, takich jak te, które dzisiaj mogę opublikować. Więc ta historia społeczna jest ogromnie ważna. Tak swoją drogą, jeśli chodzi o Brygadę Świętokrzyską, a właściwie to, co ją poprzedzało, bo to są sprawy tych żołnierzy, którzy weszli w skład brygady, ale oni się jeszcze nie nazywali brygadą. Są niesamowite materiały do artykułu, który pomyślałam sobie, że można by było nazwać Chłopski lament na NSZ. To są przesłuchania z 60-tych lat, dosyć późne, ale żyją jeszcze ci wszyscy ludzie, torturowani w Żompcu na przykład, w różnych miejscach, gdzie było poszukiwanie komunistów, gdzie po prostu we dworze na przykład uwięzili 70 chłopów podejrzewanych o sympatie komunistyczne i na przykład gotowano im ręce, wkładano do wrzątku ręce. Potem są autopsje, także to wszystko po prostu jest. Ta mowa ludowa jest właściwie tym, co należy dopuścić do głosu, żeby opisać tych bohaterów szalonych. To, co oni robili? No właśnie, komunistom, tak? Komunistom chłopskim. Więc to są zupełnie niesamowite rzeczy, ale rzeczywiście muszą być chętni, którzy te artykuły napiszą. I nie ma ich wielu, to niestety trzeba powiedzieć. Piotr Szewski, ja prowadzę taką kampanię Historia Czerwona o historii ruchów społecznych, ruchu robotniczego. Ja chciałem zauważyć, że powinniśmy przepracować to, w jaki sposób zaczęło się zmieniać podejście do historii, na ile to był ruch oddolny, jakaś potrzeba społeczna, na ile to było kreowane odgórnie przez instytucje. Wydaje mi się jednak, że ten wpływ odgórny instytucji był tutaj kluczowy, ponieważ do momentu, kiedy powstał IPN, w zasadzie żołnierze wyklęci to było jakieś takie polityczne stwierdzenie funkcjonujące w różnego rodzaju dziwnych gazetkach skrajnych prawicy. Żaden poważny historyk się nie przyznawał w ogóle do takiego określenia. Ono zostało wymyślone właśnie w ramach tego kreowania mitów przez Instytut Pamięci Narodowej.
I tutaj niestety widzę słabość tych tak zwanych liberalnych elit, które najpierw doprowadziły do utworzenia IPN-u, do wyrośnięcia całej tej jego siły, a później się okazało, że bestia urwała się ze smyczy i jest każda kolejna ekipa w IPN-ie coraz bardziej reakcyjna. Teraz mamy już spychanie nawet Armii Krajowej przez NSZ. Mamy w ogóle zapomniany ruch chłopski, bataliony chłopskie, które były jedną z największych armii partyzanckich, zostały zastąpione przez NSZ, który nie brał udziału w żadnej w zasadzie dużej bitwie partyzanckiej w czasie II wojny światowej, ale pasuje do tej narracji historycznej i niestety w tą narrację też wpisują się częściowo właśnie politycy liberalni, bo jeśli poseł Nowoczesnej, taki rzekomo przeciwnik rządu pisowskiego, wychodzi w czasie debaty nad właśnie tą uchwałą o Brygadzie Świętokrzyskiej, pajacuje z opaską NSZ na ręku, no to jest to śmieszne, ale jest niestety żałosne, bo to jest człowiek, który rzekomo przedstawia się jako demokrata, przedstawia się jako wróg tego pisowskiego układu, a jednocześnie powiela wszystkie te najbardziej reakcyjne, niekorzystne mity historyczne, które zostały wykształcone. Też uważam, że powinniśmy przepracować, w jaki sposób te odgórne zmiany, moim zdaniem, też zaczęły się przekładać na taki ogłupiający przekaz dotyczący historii skierowany do ludzi młodych, ale jednocześnie z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu. No ja przyznam, że jestem przerażony, jak widzę komiksy o żołnierzach wyklętych skierowane do dzieci, gdzie mały chłopiec zostaje wysłany przez generała Andersa z Londynu, żeby spotkać się z Inką, Ogniem i kimś tam jeszcze, i takie bzdury po prostu są wtykane przez IPN dzieciom w szkołach, no już nawet w szkołach podstawowych. Ostatnio mieliśmy przykład, że pseudo-rekonstruktorzy historyczni przyszli jako żołnierze wyklęci do przedszkola i dzieciom dawali granaty do przedszkola, tak, do przedszkola. I pokazywali repliki broni, które zresztą były wbrew wszelkim zasadom BHP skierowane na ludzi, były tak położone. Więc no mamy już po prostu rzeczy, które w głowie by się nie mieściły nawet kilka lat temu. Moim zdaniem jest za tą atmosferę właśnie odpowiedzialny IPN, instytucje państwowe, ale są też odpowiedzialni za to ci ludzie, którzy no, łykają tą propagandę, mimo że mają pewne krytyczne myślenie, to nie odważają się wystąpić przeciwko propagandzie historycznej. Brakuje takiego popularnego przekazu zwalczającego te mity, skierowanego właśnie do tych dzieci, do tej młodzieży. Jeśli taki dzieciak szuka hasła, nie wiem, żołnierze wyklęci, szuka hasła Gwardia Ludowa, szuka hasła Armia Ludowa, to trafia na jakieś prawicowe bzdury jakichś blogerów, którzy na YouTubie mają tysiące odsłon, opowiadają bzdury, które przyszły im do głowy, właśnie pasują do polityki, a jednocześnie nie ma kanałów, nie ma historyków, którzy mówiliby w przystępny sposób, kontrując ten przekaz realnymi informacjami. No właśnie, ja bym pociągnął ten wątek, który zaznaczyłeś, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z jakąś wielką kampanią rewizjonizmu historycznego i w ogóle odwróceniem wszelkich wartości jakiegoś etosu, który po wojnie był zrozumiały, ale zastanawiam się, o ile mnie nie dziwi jakby to, że robi to skrajna prawica, faszystowska prawica czy w ogóle prawica, to zastanawia mnie to, skąd się bierze ta zupełna niemoc i bezbronność tych elit właśnie liberalnych i to, o czym mówiłeś właśnie, Nowoczesna, która tam jednogłośnie głosuje za chwałą NSZ-u, czy nie wiem, redakcja Gazety Wyborczej, która po prostu zamiast demaskować te mity właśnie puszcza tutaj, o, a może lewica by sobie wzięła Warszyca, bo on był w PPS i nie był przeciwko reformie rolnej, no jakieś tam parę pogromów zrobił, ale to taki w sumie lewicowy wyklęty, nie? Albo nie dalej jak wczoraj, z kolei kolejny rewizjonistyczny artykuł o Armii Wyzwolenia Mazur, nie?
no, że tam może byli w Hitlerjugend niektórzy z tych ludzi, ale w SS to już nie byli. No i to w sumie im to chodziło o tą niepodległość Mazur, a nie o powrót ich do Rzeszy i że to nie jest takie złe. No i tego typu teksty są nam cały czas proponowane i w tym kontekście się zastanawiam właśnie, skąd się bierze taka zupełna bezradność i takie poddawanie się temu kultowi po stronie deklarującej wartości liberalne, którą ostatecznie też przecież te radykalne formy tego kultu są wymierzone. I co zamiast tego moglibyśmy zrobić, co jest bardziej jakąś sensowną strategią, oprócz pisania oczywiście rzetelnej nauki, żeby w ogóle w tę polemikę jakoś tak mocniej z łokcia wejść. Można? To ja tylko tak dwa słowa komentarza. Bardzo celny głos i ja myślę, że środowiska liberalne trzeba się zastanowić, na ile one w Polsce, na ile one są liberalne, no, a na ile są pewnym jakby inaczej ubranym w inne garnitury, no takimi środowiskami, które no, tak naprawdę swoją tożsamość wywodzą z tego takiego narodowo-katolickiego też pnia. No, przepraszam, że to powiem, ale też chcę to powiedzieć. No, pamiętacie państwo całą tą historię ze ślubem Donalda Tuska, prawda, kościelnym. No, to jest czysta praktyka polityczna, no taka właśnie... Słucham? No, po prostu on uznał, że to będzie dobrze widziane, prawda, wśród elektoratu, że on weźmie ten ślub kościelny. Chociaż naprawdę nic... Słucham? No było, właśnie on tak uznał i to się sprawdziło, no to ja o tym mówię. Chociaż to mu nie przeszkadzało przecież wcześniej. No pani mówi hipokryzja, ja mówię, no właśnie, jakaś taka pragmatyka skrajna. No ale jeśli pytamy, gdzie historia w takim projekcie modernizacyjnym, to jej nie było. No najkrócej mówiąc, ten cały czas Platformy Obywatelskiej został zmarnowany, jeśli chodzi o historię. Odwróciliśmy się wtedy od historii, prawda? Tak naprawdę. Nie uważaliśmy, że to jest ważne. No, mówię w takim, tu wyliczuję mnogiej w pierwszej osoby, prawda? Jakoś poczuwam się do tego. No, nie było to priorytetem, prawda? Natomiast od początku historia była jedną z kluczowych dziedzin propagandowych prawej strony, no. Bo oni uważali, że to jest super ważne i mają rację. No. Przepraszam, bo ja chciałam jedną rzecz przypomnieć, bo jest problem z takim dookreśleniem tego, co to znaczy w Polsce właśnie bycie tą liberalną stroną, ale chcę przypomnieć taką rzecz, bo mi to właśnie przyszło do głowy. Chyba w 2011 roku był pierwszy taki bardzo duży, zorganizowany Marsz Niepodległości. I był to chyba jedyny rok, kiedy Gazeta Wyborcza włączyła się do takiej akcji, która polegała na tym, że przeciwnicy zablokowali ten marsz. 11, czyli 10, tak? Czy tak. Tak, tak. W 10. Oczywiście, że ten Marsz Niepodległości w ogóle był, nie wiem, jedną setną tego, może mniej, co jest dziś, ale ta strona, do której ja też należałam, więc powiem nasza po prostu, liberalno-lewicowa, antyfaszystowska, też była duża i to się udało, pomijając to, co się potem działo, dlatego że przyszło też bardzo wiele osób, które jakby było zachęcone przez Gazetę Wyborczą. I kilka dni po tym zdarzeniu Adam Michnik napisał tekst, którego lidem chyba było takie zdanie, że znam także uczciwych endeków. Nie, że znam także uczciwych socjalistów, czy komunistów, czy feministki, bo to bardzo ważne, ale właśnie endeków. I to jest tak, to jakby jest ten problem z liberałami.
Już. Dobra. Ja jeszcze... Tak. Wyklętych kobiet. Ale do tego, co powiedziałaś, chciałabym jeszcze dodać takie moje bardzo przykre wspomnienie. Ja uwielbiałam Jerzego Jedlickiego, ale nie wiem, czy sobie przypominacie, co profesor napisał wtedy po tym. To znaczy, tak, to on napisał, że trzeba odsłonić twarze, że to wstyd zakrywać twarze. To była jedyna myśl, która profesorowi przyszła do głowy pod wpływem sytuacji, którą opisujecie. To znaczy, mizeria refleksji profesora, ja wiem, wiek i tak dalej, nie wolno, no w ogóle, ale to pokazuje naszą słabość po prostu. To znaczy, chciałabym też powiedzieć coś o tych elitach liberalnych. Mi się wydaje, że to jest zbyt łatwo atakować je dzisiaj. Tak uważam. One są bite z każdej strony, a są strasznie potrzebne. Po prostu ludzie, którzy mają ten legitymizowany głos, oni całkowicie dzisiaj przegrywają, ale to jest za łatwe. Dlatego proponuję, patrzmy na to, co my sami możemy zrobić, a nie walmy w ten bębenek, w który walą wszyscy. Ja uważam, że gdyby, tak jak jesteśmy na tej sali, gdybyśmy naprawdę... Już znowu będę belferką. Zapoznali się z tymi faktami, czytali te artykuły, kupowali te książki, czy wypożyczali je, to nie byłoby takie proste osiągnąć ten stan jednomyślności, który zdarzył się przecież nie w tym Sejmie ostatnim, tylko w tym poprzednim. Czyli to była ta wolna Polska, prawda? Jeszcze Polska bez faszyzmu, bez nawet cienia faszyzmu. I nagle się okazuje, że to było możliwe, że możliwe było głosowanie tak jednomyślne. Jeśli przypomnę sobie pustą salę polskiego Sejmu, w której Bodnar, prawda? A wcześniej jeszcze kto to mówił? Było dużo takich sytuacji. Widać po prostu... że to naprawdę nie jest tylko jedna strona. To po prostu jest zaćma, która padła na nas wszystkich i z tego trzeba się obudzić. Ja potrafię umiejscowić taki moment, właśnie ten 2005 rok i ten wyjazd do Sandomierza z tą naszą grupą Archiwum Etnograficzne. Ja wtedy widziałam sytuację, wszyscy widzieliśmy sytuację sobotniego popołudnia. W Tarnobrzegu, w Stalowej Woli. Jedyne zajęcia, na które szła młodzież, to były zajęcia organizowane właśnie przez Młodzież Wszechpolską. Młodzi chłopcy w garniturkach ze szczerbcem w klapie szli w sobotę wieczorem, nie na dyskotekę, tylko właśnie na jakieś chrzanione odczyty od Mowskim i tak dalej. To znaczy tam byli uczeni tych zaklęć, które dzisiaj po prostu umieją na pamięć. Więc to jest coś niesamowicie do przemyślenia dla nas wszystkich. Mogę teraz ja krótki komentarz? Dobrze. Ponieważ wydaje mi się, że problem z faszyzmem jest taki, że to nie jest zjawisko, które pojawia się nagle. To jest pewien proces rozprzestrzeniania się fali fascynacji. I oczywiście są dostrzegalne przejawy faszyzmu w społeczeństwie i dostrzegalne są emblematy faszystowskie i organizacje. I to jest widoczny problem, ale zakamuflowuje on ten faszyzm w skali makro. To znaczy, wydaje mi się, że... że rozbudowywanie postaw faszystowskich w społeczeństwie jest pewną taktyką dochodzenia do władzy stronom, którym to akurat pasuje. I te taktyki, one na
przełomie wieków nie musiały ulegać zmianie. Są cały czas bardzo podobne. To jest właśnie budowanie mitu wspólnoty na wielkości narodu wybranego, uświęconego, szukanie bohaterów, których możemy wybielać za ich zbrodnie, dlatego że robili to w imię narodu. Teraz chodząc po Starówce, przy kościołach, bardzo często napotykam na jakichś murach, kamieniach wyryte słowa: ziemia uświęcona krwią bohaterów. I widząc takie hasła w miejscach, które wmawia nam się od małości, że musimy obdarzać je szacunkiem, bo to Kościół, w szkołach tak samo przecież, te taktyki docierają do miejsc, które kształtują człowieka od najmłodszych lat. I oczywiście zadaniem nauki jest odsłanianie tego, jak ta rzeczywistość wygląda w licznych kontekstach, nie tylko pokazywanych przez jedną nacjonalistyczną stronę. Jednak problem jest taki, że bardzo często jest dotrzeć do tych alternatywnych źródeł. Jakby obywamy się od początku z tym, że świat wygląda właśnie w ten sposób, że mamy Polskę, że mamy ojczyznę, że mamy Boga i że to wszystko jest naszą wartością i to tworzy naszą wspólnotę i to tworzy naszą wielkość. I później bardzo trudno jest zobaczyć, że ojejku, to nie jest wszystko takie piękne, ojej, to nie jest wszystko takie wielkie. I albo trzeba się z tym pogodzić, zerknąć i odkryć, jak to wygląda z innej strony, albo tkwić w tym pięknym micie. Micie utopijnej wielkości. I problem z liberalnym podejściem jest taki, że oni nie są bezsilni, bo oni właśnie mogliby zdziałać bardzo wiele. Oni są apatyczni. Oni mają zamknięte oczy i wolą nie dostrzegać realnego zagrożenia, tylko wolą żyć w bajce tego, że no ale to jest wszystko na zasadzie wolności słowa, równości, no tutaj nie można zabronić ani tego, ani tego, bo zagrożenie nie istnieje, jesteśmy bezpieczni. No nie, już widzimy, że te granice coraz bardziej zostają przesuwane, a faszyzm jest problemem nie tylko w Polsce, ale na świecie też dostrzega się rozprzestrzenianie tej fali faszystowskiej i zachowań rasistowskich, dyskryminacyjnych, wykluczających. Ja tylko chciałam się jeszcze odnieść tak jeszcze do tego, co Joanna powiedziała, ja się z panią zgadzam, bo ty powiedziałaś tak, tam wszyscy zagłosowali, prawda, i powiedziałaś, jeszcze nie było cienia faszyzmu, a ja twierdzę, że był cień faszyzmu i to nawet bardzo ciężki, bo inaczej by nie zagłosowali. To nie musiało na tym polegać, że to był wybór świadomy. Prawda? Ale problem polega na tym, że nie ma prawie nikogo, kto by się wyłamał z tego, to co ja mówię, że jest ten nacjonalistyczny dyskurs, jest absolutnie dominującym dyskursem i nie ma takiej, nie wiem, albo myślenia krytycznego, albo odwagi, to są rzeczywiście trudne rzeczy, żeby się wyłamać z tego. Prawda? Kto chce być komunistą, jeżeli mamy do czynienia z takimi sylogizmami prostackimi w polityce, prawda? Albo się jest antykomunistą, albo się jest komunistą, albo się jest antyfaszystą, znaczy antyfaszysta to znaczy, że właściwie co, jest się
przeciwko żołnierzom wyklętym i ogólnie po prostu jest się komunistą, przeciwko Polsce. Przepraszam, dziękuję ci bardzo. Przeciwko Polsce, prawda? Więc już coś na rzeczy było. Ja jeszcze tylko chciałam odpowiedzieć, bo ja pisałam o tych miejscach uświęconych, miejsce uświęcone krwią Polaków. Bohaterów, a często jest Polaków zabitych i tak straceń. Tak, jest w tym sensie, że to nadal jest i to jest z czasów jak okupacji. I chcę powiedzieć, że to też jest taki przyczynek do tego, o czym ja mówię, że jest ten nacjonalistyczny dyskurs. Żadne miejsce w Warszawie nie jest uświęcone i nie ma takiej możliwości krwią Żydów. Krew żydowska niczego nie uświęca. Prawda? I to też jest jakby, a to jest bardzo, przecież to są bardzo takie dawne, te napisy są dawne. Także to jeszcze jedna rzecz, przepraszam, ale to już jest do nas wszystkich problem. Powiedzmy, że będą historycy, którzy będą rzetelnie pisać albo popularyzować, prawda? I w ogóle, że się znajdzie takich ludzi. Ja się myślę, że się znajdzie. Takich popularyzatorów, takich, którzy będą przekazywać, te środowiska lewicowe robią się coraz większe i tak dalej, i tak dalej. Mało miejsc. Internet, o dziwo, jest o wiele bardziej w internecie jest aktywna strona prawicowa i faszystowska. Tak, i ja uważam od lat, że nieszczęście polega też na tym, że Gazeta Wyborcza, od Gazety Wyborczej na lewo już nic nie ma, jeśli chodzi o dzienniki. I jak państwo jesteście w sklepach czy kiosku, to po prostu jest Gazeta Wyborcza i nie wiem, z 10... I Gazeta Warszawska i jeszcze z 10 innych, które jakby są podobne. Tak, czyli jakby dobrze by było na przykład mieć taką inicjatywę, żeby się po prostu zastanowić, gdzie zrobić takie miejsce. Można się nad tym zastanowić, prawda? Albowiem gorę. Dzięki. Powoli będziemy musieli chyba zdążyć. Tak, to ty, Janno, ty odpowiedz, tam będziemy mieli głos jeszcze. Okej. Ja chciałam jeszcze o tych elitach liberalnych powiedzieć. Bardzo mi się podobała pani wypowiedź. Takim moim ideałem refleksji na ten temat jest książka Tewelajta, Męskie fantazje o faszyzmie. Dzieło po prostu, wspaniała książka. Wydaje mi się, że te wszystkie sprawy ze świętością krwi to tam znajdują doskonałe rozwinięcie i tak dalej. Ale ja chciałabym jednak upierać się przy swoim. Mówienie to on się powinien obudzić, nie obudzi jego. To my się powinniśmy obudzić. To znaczy my jesteśmy w stanie zrobić coś ze sobą. Oczekiwanie i w ogóle taka figura jakby strony liberalnej, która jest zła, to znaczy oni mają, oni mogą, pozbawia nas sprawczości. To my powinniśmy, nie nazywający się, czy nazywający częściowo liberalnymi, powinniśmy różne rzeczy robić. I może się okazać, że świat jest dużo bardziej skomplikowany. Był tutaj głos o batalionach chłopskich. Ja, proszę państwa, ostatnio skończyłam bardzo duży tekst, 70-stronicowy, o drużynach dywersyjnych BH i AK. To nie jest koniec Brygada Świętokrzyska. To, co robiły bataliony chłopskie na Sandomierszczyźnie, to jest po prostu potworny obraz. Proszę sobie zerknąć. Nazywa się to drużyny dywersyjne, jak się wpisze moje nazwisko, możecie państwo przeczytać. Świat jest strasznie skomplikowany i nas czeka jeszcze bardzo wiele różnych rozczarowań. Ja tylko zastanawiam się, kto będzie to wszystko trawił, tą produkcję historyczną, którą ja czy Centrum Badań nad Zagładą wytwarza. Kto będzie to przyswajał, kto będzie to asymilował, gdzie są te dyskusje na temat tych wniosków, bo ja ich nie widzę. Widzę natomiast, że jeśli nie można pokonać jakiejś tezy, ponieważ ona jest bardzo dobrze uzasadniona, to się ją otacza takim bąblem powietrza i po prostu wymija się tę tezę i idzie się dalej. Mam bardzo dużo przykładów, bo
Na przykład moja książka Pod klątwą nie ma ani jednej złej recenzji. Nie wiem, gdzie są ci historycy, którzy nie zgadzają się z tymi tezami. Czy dopiero będą te dyskusje, czy już koniec, już się przetoczyło, czyli milczenie jest odpowiedzią na tych wszystkich NSZ-owców, którzy byli w MO. No po prostu nie wiem, co dalej. Chciałabym to wiedzieć. Myślę, że jesteśmy bardzo słabym intelektualnie społeczeństwem, źle reagującym, niepotrafiącym stworzyć właśnie takich naszych małych agor, tylko patrzymy na tą wielką agorę z podełba, ona nas nie wyręczy. Muszą powstawać inne agory. Po prostu społeczeństwo obywatelskie nie powstaje wskutek krytyki nie dość obywatelskiego społeczeństwa. Ono musi inaczej się zachowywać. Pod tym warunkiem może nastąpić zmiana. Tak uważam. Proszę, tam jest głos jeszcze. Zapraszam. Proszę bardzo. Ja chciałbym wrócić na chwilę do tej perspektywy refleksji na temat faszyzmu, w której jest on postrzegany bardziej jako praktyka społeczna właśnie, a nie jako esencja. Ja bym dodał do tego też, że samo pojęcie faszyzmu jest trochę takim wędrującym pojęciem, które w gruncie rzeczy się zmienia. No bo jeżeli tak jest, to znaczy jeżeli faszyzm faktycznie jest zbiorem pewnych praktyk społecznych, to znaczy, że w określonych momentach historycznych one się zagęszczają. No wiemy, że one się w określonych momentach historycznych zagęszczają, w innych się rozrzedzają, w niektórych jakby wchodzą ze sobą w różne związki, wspierają się i tak dalej. W związku z tym jakby takie moje pytanie byłoby takie, co takiego sprawia, że właśnie w określonym momencie historycznym dochodzi do takiego krytycznego zagęszczenia tych praktyk społecznych, które moglibyśmy określić jako faszystowskie. To jest trochę takie pytanie, bym powiedział, z ukrytą tezą, bo jest taki wymiar refleksji na temat faszyzmu, który mam poczucie nieco dzisiaj pominęliśmy i on ma jednak jakiś związek z tymi liberalnymi elitami, a mianowicie wymiar ekonomiczny, którym wydaje mi się, że jest kluczowy, to znaczy oczywiście jest tak, że te transfery międzypokoleniowe, nie wiem, ideologii, symboli, idei, nie wiem, postaci, herosów i tak dalej, one istnieją, no ale też są pewne rzeczy, które są nowe, tak? To znaczy to, że mamy do czynienia ze zwrotem prawicowym w skali globalnej, a nie tylko, nie wiem, w Europie Środkowo-Wschodniej, czy nie tylko w Polsce, no to jest jakiś znak, że mamy do czynienia z czymś szerszym niż tylko jakby takie proste historyczno-kulturowe transfery. No i to jakoś, tak bym powiedział, nakierowuje mnie na temat kapitalizmu i związków jakby kapitalizmu i faszyzmu i tego jakby na ile, no nie wiem, państwa zdaniem to jednak jest tak, że faszyzm jest odpowiedzią na kapitalizm, bo jeżeli mówimy o słabości demokracji liberalnej, o słabości elit liberalnych, również elit liberalnych w Polsce, no to w dużej mierze ta słabość wynika po prostu trochę z ignorowania tego wymiaru ekonomicznego. To znaczy, nie wiem, po kryzysie 2007-2008 tak naprawdę nierówności ekonomiczne na świecie wzrosły. Na to odpowiedziała fala protestów, tak, w różnych miejscach świata, a to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to w moim przekonaniu jest jakby próba przykręcenia śruby, czyli te wszystkie tendencje autorytarne, z których część możemy określić jako tendencje faszystowskie, no bo pewnie nie wszystkie, jest odpowiedzią trochę na ten kryzys i jest odpowiedzią też na nierówności ekonomiczne. No i wydaje mi się, że w Polsce, jeżeli dyskutujemy o Brygadzie Świętokrzyskiej, to Brygada Świętokrzyska nie funkcjonuje w izolacji. Znaczy ona też funkcjonuje w związku, nie wiem, z 500+, z podniesieniem płacy minimalnej i tak dalej. Czyli z takimi programami, które okej, okay, możemy i elity liberalne bardzo często je krytykują i posponują jako, nie wiem, jako czystą propagandę, jako populizm i tak dalej, no ale to są być może, 500+ było pierwszym tak naprawdę jakimś programem socjalnym, który był wprowadzony od czasu transformacji i możemy krytykować go, no ale on w jakimś tam stopniu rozwiązał problem biedy. I teraz to nie o to chodzi, że to jest dobry program, bo to nie jest tak, że ja mówię o tym, że to jest świetny program i że powinniśmy ten program chwalić. To tylko mówię, że on był odpowiedzią na pewną sytuację społeczno-ekonomiczną zastaną. I jakby nie chcę, już nie będę tego dalej ciągnął, ale zastanawiam się, na ile po prostu jakby ten wymiar ekonomiczny też w tej refleksji nad faszyzmem dzisiaj jest jakoś konieczny, żeby stworzyć skuteczną strategię stawiania oporu faszyzmowi, bo mam wrażenie, że jest konieczny. Dziękuję.
Ja w sprawie tej pana ukrytej tezy chciałam właśnie powiedzieć, że zacytować mojego ulubionego Tewelajta, który fantastycznie ujął bardzo długą dyskusję na lewicy o związku pomiędzy kapitalizmem i faszyzmem. I on mówi tak, z powodów ekonomicznych żaden człowiek nie staje się faszystą, jeśli nie był nim wcześniej. Moim zdaniem to jest dobra odpowiedź, to znaczy nie wystarczy nie mieć pieniędzy. Trzeba jeszcze mieć pewne predylekcje charakterologiczne czy inne, żeby akurat wejść w faszyzm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sprawa w ogóle bardzo trudnego pytania, które pan postawił. Na pewno jest korelacja pomiędzy tymi rzeczami, o których pan mówił. Czy jest przyczynowość? Nie wiem. Jeśli chodzi natomiast o odpowiedzi przyczynowościowe, to ja jestem zdania tego, nauczył mnie tego profesor Kula, że nie ma jednej przyczyny, że zjawiska się dzieją. Musi być pewna konstelacja przyczyn i jeszcze pewna konstelacja, która osiąga pewien kształt, bo ona jest ruchowa, jak to konstelacja, ale w pewnym kształcie następuje taki spust, który powoduje, że wraca faszyzm. Bardzo mi jest bliskie to, co pan powiedział o tym, że faszyzm jest pojęciem wędrującym. Ja też bardzo lubię takie ujęcie, które Walter Benjamin tu by zastosował. On mówił, że istnieje cykliczność w historii. Nie był za koncepcją jakby rozwoju linearnego, tylko właśnie cyklicznego. I mówił, że zjawiska, które nie wykorzystały swojego potencjału do końca w pewnych kontekstach, ożywają, wracają, jak gdyby po raz drugi manifestują swoją sprawczość. I ponieważ jestem antropolożką, więc bliższe mi są właśnie te kulturowe ujęcia, ja bym mówiła jednak o tym, że żyjemy w stanie pewnej dezorientacji, która jest związana bardzo z technologiami nowymi. Internet jest przejawem demokratyzacji, ale demokratyzacja wiedzy ma bardzo wiele ciemnych stron. Z jednej strony uwalniamy się od autorytetów, a z drugiej uwalniamy się od drogowskazów. Mówi się dzisiaj dużo o kryzysie autorytetów, zapominając o tym, że zanikły mechanizmy kulturowe windowania autorytetów. To idzie na dobre i na złe, więc my w dużym stopniu błąkamy się w ciemności. I jestem przeciwna takim uproszczonym tutaj podejściom, że no, wolni jesteśmy, wolność nade wszystko. Wolność to jest również w dużym stopniu dezorientacja. Więc hasło, które tutaj padło i które bardzo mi się podoba, powrotu do instytucji latających uniwersytetów, wolnych uniwersytetów, wydaje mi się, że to jest konieczność, do której dojrzewamy, ponieważ przeciwieństwo prawdy, które krąży dziś w sieci w takim stopniu, zasilane botami, jest potężnym wrogiem nas wszystkich. No już nawet nie powiem wolności, bo to nie ma żadnego sensu powiedzieć tylko wolności czy krążenia idei. To jest po prostu technologiczny wróg, przeciwko któremu naprawdę trzeba znaleźć sposób. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałem na koniec dwa słowa powiedzieć też od siebie, przepraszam za to, ale często z takiej perspektywy antyfaszystowskiej mówimy, że to jest tak i to jest trochę problem z tą bezideowością tego momentu w historii, który mamy. To jest tak, w Polsce mamy taki przenoszony koniec historii Fukuyamy, jakby cały czas obowiązywała ta reguła. Natomiast faszyści, jakby taki jest głos antyfaszystowski, antyfaszyści dają złą odpowiedź na dobre pytania. Problem polega na tym, że bardzo często dotykali ważnych społecznych kwestii, więc fatalną, straszliwą, płynącą również z polskiej historii, ale to nie jest tylko polska lekcja, odpowiedzi, tak, które kierowały gniew w inną stronę i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę też odniesienie do tego, o czym ty mówiłeś, tak, to znaczy, że nie dotyka się jakichś fundamentalnych problemów też, tak, że na przykład ekonomicznych, czy w ogóle gigantycznej władzy, która wymknęła się na przykład państwom narodowym,
Tak? Państwa narodowe dzisiaj de facto nie rządzą światem. Już to się, ten moment się skończył. Jak gdyby władza wypłynęła za pieniędzmi gdzie indziej. Te struktury są potężniejsze. Mało tego, często dysponują realną siłą potężniejszą niż regularne armie. Tylko przypomnę, że kiedy Stany Zjednoczone wkroczyły do Iraku, to przez pierwsze dwa lata 100 tysięcy żołnierzy to nie była armia amerykańska, tylko to była organizacja najemnicza, która liczyła tylu aktywistów, znaczy nie, to byli najemnicy, psy wojny, tak? Blackwater, to się nazywa ta organizacja, ona potem kilka razy została zmuszona do zmiany swojej nazwy, tak? Ale sprywatyzowano wojnę. I nie zadajemy sobie tego pytania, natomiast wroga wskazuje się społeczeństwu, tak, i tym ludziom, którzy są tym dotknięci, więc problem jest też, tutaj przez chwilę były osoby, które mi przypomniały, że warto wspomnieć takiej historii, od dwóch mniej więcej lat, być może od trzech, od dwóch na pewno, na Uniwersytecie Warszawskim jest obchodzona rocznica wprowadzenia getta ławkowego, tak, to są takie, no, 300-500 osobowe manifestacje, które się odbywają. Zresztą nie mają gdzie się odbyć, bo się odbywają przy tablicy upamiętniającej wydarzenia 68 roku. Nie ma w przestrzeni publicznej, ty powiedziałeś, że nie ma żydowskiej krwi, ale nie ma też tamtej hańby uniwersytetu, po prostu zaklętej w jakieś słowo, tablicę, cokolwiek. Rektor uniwersytetu nie pojawił się ani razu na tych obchodach. Jakby mówiąc, to nie nasza historia. Otóż to jest nasza historia. I ktoś w to miejsce udziela potem fałszywych odpowiedzi. To jest też ten problem. Z takich rzeczy, jak ty mówisz, że często trzeba mówić, edukować i że to jest ważne, albo trzeba robić towarzystwo kursów naukowych. No mam takie doświadczenie ciekawe z pracy ze studentami dziennikarstwa. Specyficzna grupa, ale mniejsza z tym. I czytaliśmy razem książkę Egzekutor byłego żołnierza Armii Krajowej Dębski. Tak. I on był wykonawcą wyroków śmierci i był człowiekiem, który to pokochał po prostu. Pokochał rozstrzeliwanie, które robił niby w imię państwa podziemnego, ale potem mu to sprawiało taką, no po prostu pewien rodzaj tej władzy, którą dostał. On miał 16 lat, jak zaczął to robić. 16 lat. Jakby jest jeszcze kolejna dyskusja. Ale chcę powiedzieć o odbiorze tej książki w rozmowie ze studentami. Chłopak, który czytał, student tę książkę, to jak miał się do niej odnieść, to przyniósł mapę i pokazał, gdzie oddział Dębskiego wędrował tam gdzieś na tym... Tutaj, tak, no tylko, że to jakby nie o tym była ta książka. Natomiast dziewczyna, która referowała tę książkę, była absolutnie wstrząśnięta i mówi, pierwszy raz zrozumiałam, że polski żołnierz, partyzant zachowuje się tak samo, okrutnie, jak wszyscy inni żołnierze na świecie. To, bo trochę, to jest trochę też głos do tego głosu, tak, do tej opowieści, że nagle ta polskość została przełamana tym jego dramatycznym zdaniem. On zresztą został wyrzucony tam ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, potępiony, popełnił samobójstwo, tak, ale jak gdyby cały ten świat się go wyrzekł, nie? Jakby, że ta szlachetność inaczej wyglądała. Więc ja myślę, że ten ciężar stawiania też pytań i stawiania jednak innych odpowiedzi niż robią to faszyści, to też gdzieś w dużej mierze jest nasze zadanie. I pewnie musimy to próbować robić na wszystkie możliwe sposoby. Bardzo dziękuję. Bożena Kew, Jacek Leociak i Anna Tokarska-Bakir byli państwa gośćmi, rozmówcami. Bardzo dziękuję za gościnę Biennale Warszawa i też jeszcze wrócę do wątku, że 11 listopada, czyli najbliższy poniedziałek, robimy manifestację antyfaszystowską. To zapraszamy o godzinie 14 na Placu Unii Lubelskiej. Koalicja Antyfaszystowska, która współorganizowała nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę, też przygotowuje tę manifestację. No, myślę, że to jest tak, że trzeba się spotykać i jednak rozmawiać o tym. Bardzo państwu dziękuję za też liczną obecność i aktywność. Bardzo dziękujemy. Dobranoc.